To już kilkudziesięcioletnia tradycja, a dokładnie od 25 lat Liceum Ogólnokształcące nr 1 imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim bierze udział w wymianie uczniów z Francji. W tym roku właśnie z okazji 25-lecia zorganizowaliśmy przyjęcie naszych gości, czyli uczniów z liceum w La Roche-sur-Yon nad Oceanem Atlantyckim. W tym roku do Ostrowca przyjechało 20 uczniów z Francji wraz z dwoma opiekunami, którzy bardzo sobie cenią współpracę z ostrowieckim liceum. Depuis 25 ans, l'échange existe et c'est quelque chose de... Wymiana szczególnie jest cenna dla młodych ludzi, którzy z początku byli bardzo zdziwieni, że jadą do Polski, bowiem najczęściej jest to wymiana w Niemczech, Hiszpanii czy Anglii, a w tej chwili ci młodzi ludzie, którzy jadą do Polski, są bardzo szczęśliwi i mile zaskoczeni przede wszystkim naszą gościnnością. Chcą poznać historię i kulturę Polski. Podczas tygodniowego pobytu uczniowie i nauczyciele ze Staszica zapewnili gościom szereg atrakcji. Dzisiaj na przykład jedziemy na ognisko integracyjne do Starej Dębowej Woli, gdzie czeka młodzież mnóstwo atrakcji. Zwiedziliśmy już Warszawę, Sandomierz, czeka nas wycieczka Kraków Oświęcim Wieliczka. Francuzi zwiedzili też ciekawe miejsca na terenie powiatu ostrowieckiego, a nawet gościli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poznali się ze sprzętem, jaki tutaj mamy. Mamy kolegę, który świetnie sobie radzi z językiem angielskim, także tutaj opowiada, jak wygląda ta praca, pokazuje, do czego służy sprzęt i odpowiada na pytania, które zadają nasi goście. Wymiana to nie tylko podróże i zwiedzanie ciekawych miejsc, ale to także idealna okazja do szlifowania języków obcych. Uczniowie, mimo tego, że nasi zbyt często nie porozumiewają się z Francuzami po francusku, jednak mają okazję szkolić angielski. Francuzi też sobie świetnie z tym radzą, także okazuje się, że te wszystkie problemy z komunikacją są pokonywane bardzo ładnie. Uczniowie z Francji podkreślali, że w Polsce czuli się jak w domu, a to za sprawą cudownego przyjęcia przez polskie rodziny. A propos de la Pologne, on a été assez surpris en arrivant parce que... Biorąc udział w wymianach, zwykle rodziny przyjmują nas ciepło, ale rodziny polskie przyjęły nas tak serdecznie i okazali nam tyle serca, że jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Wielkie wrażenie zrobiła też na nich historia naszego kraju. Historii, to znaczy poznanie historii naszego kraju, geografii i oczywiście Oświęcim, ponieważ to była taka dla nich wspaniała lekcja historii. Czas spędzony z rówieśnikami i opiekunami francuskimi nauczył uczniów ze Staszica wspólnego działania, tolerancji, a jednocześnie wzbogacił o nowe przyjaźnie. A teraz to uczniowie z ostrowieckiego liceum szykują się do wyjazdu do Francji. Ten najprawdopodobniej ma się odbyć we wrześniu.